Cyfrowe lusterko wsteczne wysyła obraz otoczenia tyłu pojazdu z kamery zamocowanej na górze tylnej szyby bezpośrednio do lusterka wstecznego w kabinie. Tryb ekranowy zapewnia pełny, nieprzerwany widok, nawet jeżeli pole widzenia wewnątrz kabiny jest zablokowane. Aby dokonać przełączenia z trybu konwencjonalnego lusterka na tryb ekranowy, przesuń tę dźwignię przy włączonym zapłonie. Zielone światełko i lampka kontrolna na ekranie wskazują użytkownikowi, że system działa poprawnie. Niektóre ustawienia ekranu można regulować, np. jasność i kąty widoku. Gdy pojazd stoi, naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu. Naciskanie przycisków umożliwia przechodzenie między różnymi opcjami ustawień. Aby potwierdzić dany wybór, naciśnij OK. Menu ustawień zamyka się automatycznie po upływie około 5 sekund od momentu zaprzestania naciskania przycisków. Pamiętaj, że cyfrowe lusterko wsteczne ma martwe pole widzenia, zatem podczas cofania wykorzystuj informacje zarówno z kamery cofania aktywowanej przy biegu wstecznym, jak i z cyfrowego lusterka wstecznego. Ekran gaśnie po wyłączeniu zapłonu. Za każdym razem po uruchomieniu silnika system kamery cofania stosuje te same ustawienia, które były aktywowane w chwili wyłączenia silnika. Do poprawnego działania systemu konieczne jest niezakłócone pole widzenia kamery. To znaczy szyba nie może być zanieczyszczona ani pokryta błotem lub śniegiem. Jeżeli układ wykryje usterkę, ekran robi się czarny, a lampka kontrolna i zielone światło gasną. Świecenie lampki może być spowodowane przejściową usterką kamery lub ekranu. Jeżeli ekran pozostaje czarny, przełącz widok na tryb lusterka i skontaktuj się z przedstawicielem marki. Na koniec pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze obserwuj otoczenie i zachowuj ostrożność, tak aby manewr wykonywać w najlepszych możliwych warunkach.